ale zdaniem sędziego nie faulowany. I teraz Szymon Czyż lewą nogą, bramkarz z problemami wyżej, to też jak zresztą. I teraz Piotrek Krawczyk zablokował wybicie bramkarza, Paweł Olkowski przy piłce, wycofanie do Michała Siplaka. Michał Siplak decyduje się na strzał, ale jednak Kostrzewski broni. GKS Utychy również dobrze ustawiony. I kolejna interwencja Kostasa, a strzał zawodnika GKS Utychy. Wrzutka z pola w pole karne z rzutu rożnego i ponownie piłka wraca do bocznego sektora. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Rumin wyskakiwał do główki. Kolejna i bardzo ładna bramka Daniela Rumina, zawodnik z numerem 9. No, popisał się teraz strzałem z przewrotki. No, jeszcze raz spójrzmy. Tutaj pierwsza wygrana głowa przez Daniela Rumina. Tutaj Michał Siplak wyskakuje. Kryspin Szcześniak próbował zablokować ten strzał głową. Cofanie. Piotrek Krawczyk do Pawła Olkowskiego. Paweł Olkowski ścina. Piotrek Krawczyk zdecydował się na uderzenie. Bez problemu sobie z tym poradzili, ale teraz odbiór Pawła Olkowskiego i kolejny kontratak. Zagranie, jednak Paweł Olkowski zdecydował się na indywidualną akcję i świetny gol Pawła Olkowskiego. To jest właśnie to jest ta jego szybkość, to jest ta jego dynamika, że tak też wszyscy się tego spodziewali. Zobaczmy, tutaj obrońca wręcz już interweniował, ale jednak Olo zdecydował się zejść na lewą nogę. Oczywiście tego ataku. I już dośrodkowanie w pole karne Górnika, natomiast piłka po głowie. Świerkot do Barczaka. I bardzo ciekawa decyzja, łatwość i odwaga w akcjach ofensywnych. A teraz Michał Siplak dośrodkowuje do Kozukiego. Kozuki w polu karnym, zszedł na lewą nogę niczym w meczu, ale świetny strzał teraz Pawła Olkowskiego ponownie. Olkowski ponownie przy piłce, zagranie do Norberta Barczaka. Barczak, wycofanie do Świerkota i zdecydował się na strzał Iwo Świerkot. Diakowicz. Górne podanie do Błachewicza. Dobre przyjęcie tyskiego skrzydłowego. I wycofanie do Rumina, który z okolic 8-9 metra jednak przestrzelił. Już wznowienie gry. Olkowski. Kosiba do Siplaka. Tam dużo miejsca ma Michał na tej lewej stronie. I dobre podanie. Rumin zdołał minąć Kostasa Triantafylopoulosa. Jeszcze teraz Bartosza Kosibę. Wciąż przy piłce Daniel Rumin. Rumin dośrodkowuje. Śpiączka tam wyskoczył najwyżej. Janicy, którzy... Oj, teraz z problemami, ale Rafał Janicki dobrze interweniował. Spójrzmy jeszcze na tę akcję. Tyszan, ciekawe zagranie i bardzo dobra interwencja Michała Szronika. Dwóch zawodników no, w bardzo ważnym sektorze boiska, takim nadającym kontroli meczowi. I trzeba powiedzieć, że ci nasi młodzieżowcy sobie świetnie z tą rolą poradzili. Teraz kolejny groźny atak GKS-u, ale piłka już przed polem karnym i strzał na szczęście nad bramką Michała Szronika. Do niego Paczeko, do Pawła Olkowskiego, który już napędza się tą lewą stroną boiska. W polu karnym Szymon Czyż. Jednak zejście do prawej nogi i zawieszona piłka i świetny gol Sociego Kozukiego, który jest dzisiaj w świetnej formie. Zobaczmy. Dośrodkowanie, no i Kozuki z okolic 5 metra pokonał Adriana Kostrzewskiego. Lorenz zmieni właśnie Sociego czy Pawła Olkowskiego. I teraz Japończyk przy piłce. Dobre zagranie do Damiana Rasaka, który piętą zagrywa do Piotra Krawczyka. Cóż za asysta Damiana Rasaka, cóż za podanie zaskakujące. Bardzo dobra akcja Górnika. Zobaczmy raz jeszcze, no co to było za podanie Damiana. Niewiele brakowało teraz. I kolejne dośrodkowanie w pole karne trójkolorowych i ponownie Michał Szronik. Plaka niestety niecelnie i już tutaj Skibicki napędza akcję prawą stroną boiska, wbiega w pole karne. Zagranie wzdłuż bramki, ale do piłki dopada Damian Rasak. Dla nas niekorzystna. I teraz Damian Rasak przejął piłkę. Próbował ją zagrywać wzdłuż do Lorenza Naliego, ale odbiła się ona od Jakuba Tetsława. Spójrzmy raz jeszcze. Tutaj to zagranie, no i w zwolnionym tempie widzimy, jak obrońca GKS Utychy jeszcze próbował tą piłkę dopaść. Piłka w pole karne i obok bramki akcje ofensywne. Teraz Szymon Czyż wybiega, Lorenzo Nali.
Niemiecki skrzydłowy już wbiega w pole karne. Ma przed sobą Dominika Połapa. Jednak wychodzi z piłką poza pole karne. Ruletka przed 16 metrem. Teraz Szpakowski, dużo miejsca na lewej stronie boiska, zauważa to, ale Dani Paczeko jednak zdołał do tego dobiec. Faulował zdaniem arbitra i z powrotem. I wykorzystana 11 przez zawodnika GKS-u Tychy, a panowany dzisiaj Paweł Olkowski. Zobaczymy, czy ta bliska, niemalże z perspektywy ławki rezerwowych, obserwuje Górnik Zabrze i obserwuje bardzo dobrze zapowiadający się atak Lorenza Enaliego, który wbiega w pole karne i wykorzystuje sytuację sam na sam. Tę piłkę uderzył, asysta Daniego Paczeko. Spójrzmy raz jeszcze. Uderzenie nad interweniującym Kostrzewskim. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.